Nie powinniśmy opuszczać miejsca pracy bez żadnego słowa wyjaśnienia w stosunku do pracodawcy, bo jeżeli tak zrobimy, pracodawca ma prawo zwolnić nas z pracy nawet bez wypowiedzenia. Jest to nieprzestrzeganie jednego z podstawowych obowiązków, które ciążą na pracowniku, czyli przestrzeganie czasu pracy, który jest zawarty w regulaminie. Więc jeżeli musimy opuścić miejsce pracy, bo czasami takie sytuacje się zdarzają, to powinniśmy przede wszystkim powiadomić o tym pracodawcę. Zdarzają się sytuacje spowodowane tak zwaną siłą wyższą, czyli na przykład dzwoni do nas sąsiad, że zalało nam mieszkanie, woda leje się po całym pionie praktycznie. Oczywiście rodzice małych dzieci znają na pewno z autopsji przykłady, kiedy dzwonią panie z przedszkola i mówią, że dziecko a to się rozchorowało, a to się uderzyło i płacze, a to coś takiego, co wymaga koniecznie obecności rodzica. No i w takiej sytuacji nie mamy innego wyjścia, tylko musimy opuścić to miejsce pracy, ale tutaj znowu podkreślamy, że najważniejsze jest to, żeby powiadomić pracodawcę o tym fakcie. Jesteśmy zobowiązani przez kodeks pracy do przestrzegania czasu pracy, które nam nasza firma na nas nakłada, narzuca. Natomiast jeżeli bierzemy kilka godzin wolnego, on musi to zostać jakoś uregulowane. Rodzice małych dzieci mają 16 godzin w roku, przysługuje im opieki nad dzieckiem, więc warto wtedy z tych godzin korzystać, bo to jest taki urlop, który można rozbić na godziny. Natomiast no, jeżeli jest sytuacja jakaś kryzysowa innego typu, no to trzeba to rozwiązać po prostu urlopem na żądanie lub zwyczajnie wypisaniem zwykłego wniosku urlopowego.